Cześć, witajcie. Ja nazywam się oczywiście Hincul i w sumie dawno nie narzekałem na WOTA, tak więc czas najwyższy troszkę ponarzekać. A w sumie ten materiał mógłby należeć do materiałów jak nie grać w WOTA. I dlaczego akurat taki tytuł? Zaraz to zobaczycie. Szczerze powiem, słuchajcie, mam rozegrany już ponad 50 tysięcy bitew i pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Mapa Kitty Mat, jak zwał, tak zwał, bitwa spotkaniowa. No i oczywiście, co? Najważniejsze, przejąć bazę. Ale nie zawsze tak powinno być. Tym bardziej, że nie po to wchodzimy, przynajmniej ja, nie po to wchodzę do gry, żeby kurczę po minucie albo po dwóch kończyć grę, nie robiąc nic, tylko przejąć bazę, a tym bardziej grając pojazdem 10 poziomu. Powiem wam tak, mapa bardzo fajna, można tutaj naprawdę wiele zrobić, aczkolwiek doskonale wiecie, że nie zawsze jest tak, że część pojedzie na jedną flankę, część pojedzie na drugą flankę. Z tego co tu można zaobserwować, no to na jedną flankę jadę ja sam, na drugą flankę jadą wszyscy, no bo tam jest baza, no to trzeba tam pojechać. A resztę, no cóż, jakoś tam będzie. I to jest, powiem wam, najgorszy właśnie problem, największe, można powiedzieć, porażki, jakie są, to to, że odpuszczamy jedną flankę. Nie może być tak, że drużyna jedzie dosłownie w jedną stronę, a druga flanka jest odpuszczona. To też fakt, zależy od szczęścia, jak zagra drużyna przeciwna, jakie pojazdy pojadą na właśnie drugą stronę. Jeżeli będą stawiały dość spory opór, nasza drużyna może sobie nie poradzić, tym wtedy właśnie przeciwnik będzie miał szansę objechać nas, tak więc różnie to może wyglądać. Ale do czego zmierzam? W sumie powiem wam tak, nie spotkałem się jeszcze właśnie z czymś takim, że w grze praktycznie drużyna, która nic praktycznie nie zrobiła, wygrywa bitwę i to sromotnie, tym bardziej, że zaraz zobaczycie, podsumuję tą właśnie akurat powtórkę i zobaczycie, co moja drużyna zrobiła, a mało tego, wygrała. Tak jest, wygrała. Drużyna przeciwna również troszeczkę dziwnie zagrała, tu akurat na tą flankę, gdzie ja jestem, niewiele pojazdów przyjechało. Aczkolwiek gdyby mnie tu spuszowali, nie miałbym naprawdę żadnych szans. Tym bardziej po wielu próbach wołania pomocy nikt nie raczył nawet podjechać, ani nie raczył mi pomóc. Ale to nie jest może aż takie istotne, no bo co tam, jak jakiś Hincul wołał pomoc, raczej tu nie ma żadnego to znaczenia. Nikt z nikim ślubu nie brał, wcale nikt oczywiście nie musi mi pomagać. W każdym razie, słuchajcie, o co chodzi? Zobaczcie, jak moja drużyna się rozjechała. Już goście zaczynają kapować. Bitwy praktycznie wiele nie rozegrali. I najważniejsze jest to wjechać na kapa, minutę, dwie, koniec, idziemy do następnej mapy. Wiele razy już mówiłem, że Wargaming powinien zrobić tylko i wyłącznie tryb na wyniszczenie. Wtedy w większości tych graczy musiałoby po prostu zacząć myśleć. Musieliby po prostu tak grać, żeby kurczę jak najwięcej zrobić, albo szukaliby wtedy na mapach wody, no i starać się jak najszybciej utopić, no bo co ja, nic nie zrobię, po co mam grać? I to jest właśnie pytanie, po co tacy gracze ogólnie wchodzą do gry, jeżeli kurczę gościu robi zero i to pojazdem, można powiedzieć, najwyższego poziomu. I to jest właśnie dla mnie totalnie zastanawiające, po co tacy w ogóle gracze wchodzą do gry. No bo jeżeli ja przynajmniej wchodzę do bitwy, staram się zrobić jak najwięcej. Oczywiście każdy ma słabe rozgrywki, czasami zdarza się tak, że szybko zejdziemy, arta nas może zdjąć, czasami możemy się naciąć, przeciwnik kurczę wyjedzie w dużej grupie, a my jesteśmy na przykład sami bez pomocy i też niewiele zrobimy. I teraz zobaczcie. Ja zrobiłem pojazdem 10 poziomu 2300. To jest, można powiedzieć, drugi najlepszy wynik tej rozgrywki. I zaraz wam pokażę podsumowanie i zobaczycie, co tutaj się stało. Szczerze wam powiem, ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Mam rozegrane 50 tysięcy bitew i zastanawiałem się, kurde, coś tutaj się narobiło, że ci gracze mają takie wyniki. No słuchajcie, to jest prosta odpowiedź. Wjechali na kapa, szybko skapowali, koniec rozgrywki.
I tyle, ale również co zrobiła drużyna przeciwna. Mało tego, drużyna przeciwna zrobiła więcej uszkodzeń, mimo tego przegrali tą bitwę. To jest totalnie niesprawiedliwe. Ja już mówiłem wiele razy, Wargaming powinien w cholerę wywalić te bazy. Powinni właśnie wszyscy grać na wyniszczenie. Wtedy po pierwsze byłby o wiele większy fan, o wiele więcej staralibyśmy się robić w bitwie. Ci gracze nawet, którzy boją się już, nie wiem, wchodzą do gry, ale boją się chyba grać, musieliby zacząć inaczej kalkulować to wszystko, musieliby po prostu nauczyć się tej gry, a tak jest, no co, wjadę na kapa, szybko rozgrywka pójdzie, wygrana, no i o to w tym wszystkim chodzi. Nie, moim zdaniem o to w tym właśnie wszystkim nie chodzi, bo wolałbym, słuchajcie, nawet przegrać, wolałbym przegrać, ale wolałbym zrobić w bitwie bardzo dużo i mieć tą satysfakcję, okej, spędziłem ten, przykładowo te 10 minut, zrobiłem bardzo dużo i to jest dla mnie coś fajnego, tym bardziej, że dałem właśnie z siebie to, co powinienem dać, a nie wjechałem na kapa i tyle. Czasami oczywiście są takie sytuacje, gdzie zostajemy przykładowo lightem, czy dwoma lightami i albo jakimiś pojazdami 8 poziomu na 10, no to tu rozumiem, ale tu w tym przypadku, słuchajcie, zobaczcie na to podsumowanie. 9 graczy nie ma w ogóle nic na koncie, żadnych uszkodzeń. Tylko 6 graczy w mojej drużynie zrobiło jakikolwiek damage, czyli uszkodzenia, a ja zrobiłem największy, czyli 2372. Z drugiej strony jest troszeczkę lepiej, no bo mają większe ogólnie uszkodzenia, 8000. Ja to oczywiście podsumowałem. I tu pytanie również takie ode mnie. Dlaczego ten light jest na pierwszym miejscu, gdzie nie ma on w ogóle uszkodzeń? Fakt, może jakiś zrobił asysty. Ale no nie wiem, trudno mi powiedzieć, ten gościu, który ma 2700, jest na drugim miejscu. W każdym razie, słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, dlatego chciałem się z wami podzielić tym, co tu akurat się od Janie Pawliło. A już nie wspomnę tego, jeżeli ktoś wbija odznaki, na przykład na 10 poziomie i teraz wyobraźcie sobie przy takim uszkodzeniu, jak odznaka leci nam w dół. I powiem wam szczerze, naprawdę Wargaming powinien coś pomyśleć, jakieś poradniki, czy no kurczę, nawet jak robią te streamy, nie dawać tych ludzi, którzy pokazują taką badziewiastą grę, no bo to jest, ręce po prostu opadają czasami, jaki poziom robi nam się właśnie z tej gry. Kiedyś takiego czegoś nie było, naprawdę kiedyś z takim czymś się ja przynajmniej nie spotykałem. Nie wiem, może mylę się, może kurczę inni mieli takie doświadczenie od samego początku, ale moim zdaniem na chwilę obecną jest to coraz gorsze. Nawet podejrzewam, bot, który by grał, więcej by zrobił niż ta drużyna, którą ja akurat miałem po mojej stronie i mimo to wygraliśmy. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!